Na YouTubie zamieściłem film, w którym podczas wizyty na pasiece mówię o tym, w jaki sposób przy pomocy pszczół olbrzymich zwalcza się warozę. Doświadczenia 6 lat tego roku, ubiegłego roku, zazimowałem wszystkie pszczoły, korzystając tylko i wyłącznie ze zwalczania warozy przez pszczoły olbrzymie. Cykl dochodzenia do pszczół olbrzymich do tej pory był cyklem dwuletnim. I to jest problem dla pszczelarzy, dlatego że trzeba za długo czekać. Ja kupiłem prasę z Chin, na której mogę robić węzę o oczkach, o komórkach 5,8 mm. Natomiast nie będę produkował węzy na sprzedaż. Uważam, że do celów eksperymentalnych każdy pszczelarz może sobie taką węzę przygotować. Jeśli wstawimy taką węzę do ula teraz w maju, to istnieje bardzo duża szansa na to, że cykl zwalczania warozy zamknie się w jednym roku, czy cykl hodowy pszczół olbrzymich zamknie się w jednym roku i możemy sobie oczekiwać, że w sierpniu już będziemy mieli pszczoły takie, które będą zwalczały warozę. Pszczoły normalne mają wagę 100 mg, pszczoły w małych komórkach mają 80-90 mg, pszczoły średniej wielkości, duże, ale nie jeszcze olbrzymie, mają 130 mg, one nie zwalczają warozy, natomiast te pszczoły, które zwalczają warozy, muszą mieć w granicach 150-160 mg i długość ponad 18 mm, a nie jak zwykła pszczoła ma 15 mm. Ja przygotowałem pokaz do tego, żeby samemu sobie zrobić taką węzę, która będzie miała komórki w zakresie od 5,7 do 6 mm średnicy. Te komórki, ta węza jedna w ulu wystarcza na to, żeby się dochować tych pszczół w ciągu jednego roku. Ja jeszcze tego nie dokonałem, ale uważam, że jest to możliwe i tego roku takie eksperymenty są rozpoczęte. W związku z tym chciałbym pokazać, w jaki sposób można sobie przygotować samemu węzę z komórkami, które będą miały większe wymiary, czyli do 6 mm, 5,8 do 6 mm. Do tego celu służy mi przyrząd, który sobie zrobiłem z rury kwadratowej, 1,5 cm, którą rozciąłem na pół. Rura taka rozcięta jest na pół i dostałem dwa elementy. Dwa pręty 8 mm, najlepiej karbowane, takie jak jest stal zbrojeniowa, ze stali zbrojeniowej. I oczywiście zrobione takie zamki, gdzie z tej rury kwadratowej jedna połówka ścianki jest wycięta. Potem, jeśli chodzi o montowanie tego po włożeniu węzy, montuje się to w taki sposób, że to wycięcie takie trzyma ten pręt i dociska węzę. Wówczas możemy takie dwa pręty zmontować, takie dwa jarzma zmontować i po prostu tą węzę rozciągać. Ja pokażę praktycznie, jak to się robi, a w czasie pokazu nie będę mógł za dużo mówić, chociaż będę mówił, ale chciałbym, żeby to zresztą jesteśmy na powietrzu, to zimno dosyć, jest temperatura około niecałe 10 stopni chyba i ta węza będzie bardzo szybko stygła, dlatego będziemy musieli to robić sprawnie. Dlatego potrzebna jest też woda, powinna mieć taką temperaturę, że lekko parzy, lekko szczypie, nie wiem jaka to jest temperatura, bo nie sprawdzałem, ale tak, żeby się węza rozciągnęła. Montujemy potem w ten sposób, że nakładamy ten pręt, ściskamy tutaj i potem zakładamy tu z tej strony jeden, drugi, trzeci i czwarty. Oczywiście pręt tu jeszcze będzie musiał być włożony. I teraz tak, żeby to się nie kleiło, to trzeba wziąć olej jadalny i ten pręt nasmarować olejem jadalnym. Tak samo te tutaj płozy również muszą być nasmarowane olejem jadalnym, żeby to się nie przykleiło. Przed zakładaniem tego węzę trzeba założyć
dołożyć do ciepłej wody, żeby się zrobiła elastyczna, żeby nie pękała. Tu jest ciepła woda, chwileczkę, ona już, węzeł jest elastyczna. Zakładam to tu, wkładam pręt, on się tutaj zagłębia, wkładam następny, on się zagłębia i zakładam te jarzma, które są wykonane, jak powiedziałem, z takiego samego, z takiej samej rury kwadratowej. To tu przyciska, jest zimno i to krzepnie od razu. Chodzi po prostu o to, że jakby to się założyło na zimną węzę, to ta węza popęka. No i oczywiście tu też. I to się już teraz trzyma. Ja to wkładam w wodę. Tu w wodzie, jeszcze też pokażę, to tam nie będzie widać, ale kładę taki pręt, żeby to była taka granica, do jakiej mam rozciągnąć. Ja wtedy z tej strony od pręta zostawiam jakieś 2 cm. Ja to widzę, a tam może nie będzie widać. To się chwilę nagrzewa i ja muszę tak rozciągnąć, żeby to się na te 2 cm mi rozciągnęło. No i ciągnę. Czasami to pęknie, czasami to jest brak, ale postaram się tutaj zrobić to tak, żeby to było w miarę, ale żeby to nie pękło. Wyciągam. Rozbrajam to wszystko. Jeśli to jest nasmarowane klejem, to się wszystko dobrze odkleja. Wkładam to z drugiej strony. Zamocowuję najpierw pręty i tak wciskam w tą węzę, dlatego żeby to nie skrzepło mi za szybko, ona nie wystygła. Od nowa wkładam te jarzma. Wszystko jest zrobione z takiego samego, jeszcze raz powtarzam, z takiej samej rury kwadratowej. Biorę to i rozciągam to w drugą stronę. Tak chwilę wkładam, żeby to tam sobie było. I to się nagrzeje, o teraz wystarczająco, i teraz rozciągam w drugą stronę. No i tutaj mi doszło do tego pręta. Zostawiam to. I mam węzę, której komórki są od 5-6 do nawet do 6 mm. Wszystkie te komórki pszczoły te odbudowują. Węza jest troszkę cieńsza. Pszczołom to nie przeszkadza. Jest to troszkę tu płytsze. Jak węzę zwyczajną położę na to, to jest taka różnica wymiaru. Tu troszkę w bok słabo rozciągnąłem tą drugą, ale taka jest różnica wymiaru. Tu na wzdłuż wyszło nawet 2-2,5 cm, a tu jest około 2 cm. Warunkuje to, że te komórki, my tu chyba nie zobaczymy różnicy, chociaż możesz to tak zrobić bliżej. Te komórki są duże na tej węzie. Są to komórki już od, mówię, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, nawet pojedyncze na samym środku do 6 mm mają, ale to nie zawsze wyjdzie, 5,8 już wystarczy. I uważam, że jeśli się włoży takie komórki, taką węzę do mula, będzie można wyhodować pszczoły olbrzymią w ciągu jednego roku. Czyli jeśli założymy teraz węzę, jest teraz kwiecień, koniec, więc w maju. Jeśli w maju założymy węzę, to kolejne pokolenia będą z tej węzy wychodzić i w końcu będą się lęgnąć pszczoły największe, olbrzymie, które zwalczają warozy, które zjadają warozy. Byłem na spotkaniach z pszczelarzami w grudniu, w listopadzie, w październiku, w styczniu. No i muszę powiedzieć jedną rzecz. U mnie to wszystko działa, a pszczelarze mi nie wierzą.
nie tylko ci, którzy są prostymi pszczelarzami, ale z tytułami naukowymi. Mówią, że mówię o abstrakcji. Mówię o rzeczach, które są nie do uwierzenia. Być może, ale to u mnie działa.